Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie, duelowcy. Ja jestem Kilgor, a to kolejny odcinek naszej serii z Yu-Gi-Oh! Dokładnie tak. Ostatnio pobiliśmy Vivila. Czekajcie, ja tutaj widzę, że delikatnie ten mikrofon jest za głośno. O, może w ten sposób będzie lepiej. No to co? Walczymy z naszą Harpy Lady. Yugi nie był jedynym duelistą zmotywowanym do zwycięstwa w turnieju. Był nim również Joey, który miał powód do zwycięstwa, swoją siostrę, Serenity. Lepiej, abym został czempionem dla Serenity i jej choroby. Ona zawsze na mnie liczyła, nawet kiedy byliśmy dziećmi. Chcę zwyciężyć w tym turnieju po to, aby zgarnąć nagrodę pieniężną. Muszę się upewnić, że nie przegram, ponieważ muszę zapłacić za jej operację. Przyrzekłem. Moment, w którym Joey opowiadał o tym swoim przyjaciołom, został przerwany przez jakiś śmiech duelowca z oddali. Do kogo może należeć ten głos? Mai! Drużyna spotkała Mai Valentine na statku. Była ona manipulantką, która wykorzystywała swoje umiejętności, aby zgadnąć, która karta będzie następna. Cześć, Yugi! Dobrze ci idą pojedynki? No, że ona tam mówi, że gra, więc przygotuj się, bo wyzywam cię na pojedynek. Ciebie, Joey! Joey jak zwykle w karpiu. You challenge me? Do you have guts to... Masz jaja, żeby akceptować? No proszę. No i Joey tutaj sobie akceptował. Dobra, my sobie oczywiście gramy story deckiem. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Wyjdźmy, nie wiem, papierem może. Dobra, zwycięstwo. Zaczynamy jako drudzy. Powiedzmy, że chcę zaczynać jako drugi. Jak to w karciankach bywa, że drugi to, wiesz, zawsze lepiej, nie? Sprawdźmy, co my tutaj mamy. Ja mniej więcej teraz już znam te karty, Mai. One są strasznie upierdliwe, jeżeli o to chodzi. Dlatego według mnie najlepszym by było jak najszybciej użyć polimeryzacji, co nie? Zobaczcie. Takie potwory możemy polimeryzować. Flame Swordsmana możemy go stworzyć z Flame Manipulatora i Masaki the Legendary Swordsman. Oraz możemy użyć Baby Dragon i Time Wizarda, nie? Baby Dragon mamy. Flame Manipulatora mamy. Kogo my nie mamy? Mamy również Grave Robbera. Co ta karta robi? Wybierz jedną specjalną kartę z cmentarza twojego przeciwnika. Czyli to będzie bardzo, ale to bardzo sytuacyjna karta, ale zagrajmy. Zagrajmy ją. Przyzwijmy sobie Reptylianina. Okej, okay, pozycja ataku. Teraz zagrajmy Graceful Charity. Nie, ja nie mam żadnej karty, którą mógłbym odrzucić. Chociaż z drugiej strony ja mogę teraz wykonać Battle Pace. Dobra, ryzykujmy. W razie czego trudno, nie? Mamy Tiger Axe. Co my tu mamy? Co to jest? Dodaj jedno field spell for your deck to your hand. Czyli co? Możemy kartę pola wrypać. Sprawdzałem, czy się wszystko nagrywa, nie? Bez kitu. No dobrze, czyli wyrzucam Tiger Axa, tu mamy następne Graceful Charity. Czy mi się to opłaca? No, teoretycznie, pewnie mam pole takie, które zwiększy siłę tych moich potworków, nie? A z drugiej strony... Polimeryzacji na pewno nie odrzucę, ale z tego co kojarzę, ja mam trzy polimeryzacje w talii. Dobra, odrzućmy jedną polimeryzację.
Teraz zagrajmy w ten oto sposób. Aktywujmy tą kartę. Dodajmy sobie... O, właśnie. Tą kartę na łapę. Zagrajmy ją od razu. Nie ma na co czekać, nie? Bo ona nam potwory zwiększa. Teraz nasz potwór ma 2000 punktów ataku. Mamy kolejne Graceful Charity, którego pozwolę sobie teraz nie używać, nie? Przejdźmy sobie do Battle Pace i nasz reptylianin niech zaatakuje tą kartę. Mhm. Kurczę. Ja wiem, że ona ma takie combo, że tak się może przez nas przeklikać, że to jest nieporozumienie, nie? O. O, o. No dobra, dispel. Dispel został zniszczony. Nie, 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 nie. Uuu, elegant egoist. Dobra, no. No nie bardzo jesteś w stanie, bo to będzie zakolejkowane jako pierwsze, nie? Mhm. No i właśnie, i ona już zaczyna, i ona już zaczyna. Zagrajmy tak. Zabierzmy jej dispel. W ten oto sposób. I jeszcze dodatkowe dwa koła. Aha! Nie! Nie, ja muszę zacząć czytać karty! Dlaczego ja tak gram? Halo, Krzysztof, proszę grać normalnie. Wyrzucamy jedno Baby Dragon. I co to da? When your opponent summoning monster with destroy that monster. And if you do banish it. Ty, to jest fajny, fajny trap holek. I wiecie co? Ja chyba wyrzucę tego flame'a. Mhm. Zróbmy to. Wyrzućmy tego flame manipulatora. Zakryjmy sobie tego trap holka. Elegancko. Zagrajmy Fusion Sage. Pyk. Okej. Okay. Teraz tak. Mogę użyć polimeryzacji, ale to mi chyba nic nie da. Tak, dokładnie. Ja mam 2400 ataku. Mogę zagrać jego. Aktywować jego efekt. Enduerike, dobra. Dobrze. Dobrze! Tak jest! Czarodziej czasu, bitches! To się nazywa! Dobrze, elegancko! Teraz używamy sobie polimeryzacji i na pole bitwy wskakuje nam no, nasz starszy smok, tak? Ale bez kitu, tutaj te efekty są takie piękne, takie ładne. Elegancko. No i dawaj smoczku w pozycji ataku. Możecie mi powiedzieć, do czego służą te dwa pola, nie? Bo tutaj są dwa pola, na które ja mogłem położyć tego smoka, ale nie wiem, czy on mógłby z nich atakować, czy nie. Możecie napisać mi w komentarzu. Teraz przechodzimy oczywiście do Battle Pace, no i atakujmy. Atakujmy Mal Valentine za 2400. Zrównaliśmy już nasze life pointsy, ale to my mamy przewagę na polu bitwy, nie? Jak długo ona potrwa, nie mam pojęcia. Niedługo widzę. Widzę, że bardzo nawet niedługo. A nie, dobra. Dobra, nie, nie była w stanie nas wykończyć całkowicie.
Zagrajmy więc naszego Axe Riderka, który nam właśnie teraz doszedł. I co teraz jestem w stanie zrobić? No, jestem w stanie ją zaatakować i wyczyścić całe pole. I to chyba nawet nie patrząc się za bardzo, kto kogo atakuje, nie? Pyk. Pyk. Dobra. Ta karta... Aha, czyli ona musi discardować, żeby móc przyzwać. Okej, okay, czyli na jednym... Z jednym słowem to jej teraz nic nie daje, nie? Kolejny czarodziej czasu. Jego zostawimy na ręce. Nie ma sensu go już teraz używać. Zaatakujmy naszym starożytnym smokiem. I zaatakujmy naszym Axe Raiderem. A może jest? No jest, no był. Sorry. Sorry, wykończyłby ją. Wykończyłby ją. Mhm. No ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dawaj tu, mordeczko. Mamy Warriora, Battle Pace. Atakujmy. Ciach. Elegancko. No i nasz Axe Raider wykańcza. Maj. No i tyle, nie? Zwycięstwo. Au, jak? Jak mogłam przegrać z takim amatorem? Maj, mówię ci, że... No, że tego, że nie możesz tylko kopać tyłków. Jeżeli chcesz być prawdziwym czempionem, musisz uczyć się od innych, tak jak i od siebie. Coś tam, wiecie, logika Joeya, nie? No i co? Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeżeli tak, wiecie co macie robić. Zestaw dobrego duelowca jest zawsze mile widziany, mordeczki. W kolejnym odcinku zagramy... podczas ataku z głębin. Dokładnie tak. To brzmi jak idealny tytuł odcinka. Trzymajcie się i do usłyszenia z głębin oceanu. Cześć.